Siema, z tej strony Sneaker Master, to jest kanał o butach. Jak widzicie, tym razem będzie o nich trochę mniej, ponieważ jestem w Chorwacji. Już kilka dni minęło, jak widzicie po mnie, jestem już opalony dosyć ładnie, ponieważ znajduję się właśnie w Stanici, gdzie jest naprawdę bardzo dużo Polaków i gdzie nie ruszycie się palcem, to gdzieś tam jednak znajdziecie tą polską twarz i polski język, ale jest naprawdę spoko. Jest już nawet menu już zrobione po polsku i dogadacie się prawie z każdym kelnerem po polsku, także na lejciku, nie ma tutaj problemu z barierą jakąś językową. Jako samo miasteczko jest bardzo fajne pod tym względem, że jest naprawdę małe i tak naprawdę tym głównym taką jakimś punktem tutaj jest plaża, która wygląda mega ładnie i nie ma żadnych jeżowców, ponieważ zawsze chodzi się w tych właśnie śmiesznych butach do wody, a ja od chyba drugiego czy trzeciego dnia już uznałem, że nie ma sensu, ponieważ no serio nie ma tego nigdzie. Możecie teraz sobie zobaczyć, jak to wygląda, ale naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Także jak zobaczyliście, plaża jest naprawdę bardzo spoko i wygląda to woda po prostu cudownie. Naprawdę to jest wielki plus kamiennych plaży nad piaszczystymi, że jednak ten kolor wody jest kompletnie inny. Ja tutaj się będę poruszał po miasteczku, powiedzmy, w górę, ponieważ tutaj wszędzie jest pod górę. Tak naprawdę mam nadzieję, że mi nie zwieje jeszcze, bo wieje już od 3 dni też bardzo mocno. Ale ogółem jest spoko, a zobaczycie sobie, jak tutaj daleko trzeba podejść. Bardzo fajną rzeczą w ogóle jeszcze w Stanicy jest to, że jest spoko bazą wypadową tak naprawdę do wszystkich rzeczy, które tutaj są wokół, ponieważ możecie pojechać do Splitu, możecie pojechać do Omisia, do Makarskiej albo na przykład nawet do Dubrownika, ponieważ do Dubrownika jeszcze chyba uda nam się pojechać na tym wyjeździe, a wy dowiecie się tego pewnie za jakieś kilka minut w filmiku, ale na samym początku pojechaliśmy do Omisia i naprawdę Omis jest bardzo ładnym miastem. Jest takim dosyć przyjemnym, także nie jest zbyt duże, jest bardzo dużo turystów, ale wygląda bardzo ładnie. W Omisiu polecam wam mega wejście sobie na twierdzę Mirabelkę, ponieważ są dwie i z obydwu jest super widok. Z tej Mirabelki jest o tyle fajnie, że możecie do niej dojść po prostu z miasta, gdzie możecie się powłóczyć po różnych uliczkach, spróbować sobie jakichś smaków, ponieważ tych przysmaków jest tam naprawdę mega dużo i alkoholi także. Także jeżeli ktoś z was chce sobie czegoś dziubnąć, no to na spokojnie, ale potem wejście na tą twierdzę no jest dosyć strome, naprawdę, a na koniec musi się jeszcze uporać z schodami takimi, których no jak ktoś jest grubszy, no to może mieć trochę problem tam wejść, ale naprawdę warto, ponieważ widok z niego jest po prostu superowy. Kolejnym miasteczkiem, w którym byliśmy, była Makarska i tam polecam wam się przejechać pod tym względem, że jest naprawdę bardzo blisko morza, jest bardzo fajna promenada, gdzie jest dosyć dużo ludzi, ale widoczki są superowe. Największe chyba wrażenie robi hotel, który jest po drugiej stronie portu i wygląda naprawdę mega ładnie i wszystkie w ogóle budowle są zrobione dokładnie w tym samym stylu i wszystkie mają te takie właśnie białe ściany, takie bardziej jasno-żółte, które wyglądają superowo, jak jest słońce i odbija się na przykład podczas zachodu i naprawdę wygląda to superowo. Zobaczcie sobie, jak wygląda Makarska, ponieważ naprawdę bardzo mi się tam podobało. Według mnie nie ma tam aż tak dużo do zwiedzenia, ale jest jedna rzecz obok, w której też byliśmy i wygląda według mnie lepiej.
łopatą rzeczą jest Biokowo, park Biokowo w ogóle, do którego także minusem są kolejki, ponieważ w sierpniu tutaj wszędzie są kolejki. I jeżeli tam chcielibyście jechać, no to faktycznie przejedźcie się o godzinie 6 rano. I to nie jest tak, że wiecie, że słuchacie, że o, trzeba rano, bo będą korki i w ogóle będzie zobani, a potem jedziecie o 11 i tak jest git. Tylko tutaj faktycznie przejdźcie się o 6, bo my staliśmy 2 godziny pod tym parkiem. A teraz możecie zobaczyć i jaka atrakcja tam na Was czeka, ponieważ jest to naprawdę wow, a widok też jest wow. Widok na całej górze jest po prostu sztos. Jak widzicie, po prostu samo to, jak wchodzicie właśnie na tę szklaną podłogę, to w ogóle jest naprawdę niesamowite, że coś takiego mogło powstać tak wysoko. I nigdy nie spodziewałbym się, że w ogóle człowiek może coś takiego wymyślić. No ale już jest bardzo dużo takich budowli na całym świecie. I właśnie byłem dosyć ciekawy, jak to będzie wyglądało tutaj, ponieważ bardzo często ponoć zachodzi w ogóle tam słońce za chmurami i pojawia się bardzo dużo chmur, przez co nic nie widać, ale nam akurat się upiekło i wyglądało to po prostu superowo. A jeszcze zachowamy sobie tutaj pozory kanału buciarskiego, co nie, ponieważ wziąłem ze sobą 4 parki na wakacje. Ja wiem, że to jest mega ciężki zawsze wybór, co ze sobą brać na te wakacje, jakie buty ze sobą zabrać, żeby wiecie, nie było za ciepło, były wygodne, mało zajmowały. I mam tutaj dla Was parę rzeczy, które naprawdę bardzo warto wziąć ze sobą. Oprócz klapków jakichś fajniejszych, no to ja na przykład sobie wybrałem Nike razem ze Stuze, ale oprócz tego zawsze się przydają jedne espadrille, które możecie założyć obojętnie kiedy i zawsze będzie spoko, ponieważ no to są takie typowe ciapaki do chodzenia. Ale oczywiście ze sobą warto wziąć co farele tenisku, ponieważ one są mega tanie, można je wyrwać za 100 zł w outlecie, a są bardzo wygodne. Ja przejechałem w nich całą drogę tutaj do Chorwacji tak naprawdę i nie wiem, co trzeba zrobić, żeby je po prostu zniszczyć, ponieważ kumpel, tak jak już mówiłem, milion razy przeszedł całą Tajlandię i nic z nimi nie było totalnie. Ja już teraz z nimi też trochę, jak widzicie, przeszedłem, ponieważ no jest tutaj dosyć dużo brudu, ale dalej wyglądają super. A ostatnią parką jest zawsze jakaś wygodna parka biegówki do, wiecie, do chodzenia, które wyglądają ładnie. No a w moim przypadku to są moje ulubione po prostu Zoomflye razem z Offem, które no jestem mega szczęśliwy, że udało mi się tak tanio kupić i wyrwać za 400 zł, ponieważ w tym stanie no to ciężko zdobyć coś takiego właśnie za taką kasę. Ale wracając już do samych tutaj wypraw, to polecam Wam także, jeżeli będziecie tutaj gdzieś w rejonie, przejechać się do Breli, ponieważ jest tam niby top 10 plaż w ogóle w Europie i jest tak zaznaczona, faktycznie była wybrana w jakimś tam rankingu, że wiecie, tam się bierze pod uwagę czystość wody i inne takie rzeczy. To jest wybrane właśnie w top 10. Wygląda ta woda naprawdę bardzo ładnie i kolor wody według mnie bardzo się zgadza z tym, co zostało przekazane tutaj przez właśnie ten ranking. Ale ilość ludzi, która tam jest, no to trochę powala w pewnym momencie. Mega pro tip, jeżeli będziecie chcieli tam jechać, to pójdźcie sobie na plażę, pierwsze na tą Punta Rata, która jest najbardziej popularna, a potem pójdźcie sobie, załóżmy, na plaże, które są obok, w stronę na przykład Baśka Woda, albo właśnie w stronę Stanici. Naprawdę na tych plażach jest dużo, dużo mniej ludzi i jest prawie taka sama woda i wygląda także bardzo ładnie i nie przyczepimy się tam do niczego, wygląda to superowo. Jest także osłonięta, ponieważ tam bardzo dużym plusem i bardzo dużo ludzi o tym głównie mówi, że jest ta plaża zasłonięta właśnie wszystkimi drzewami i dlatego też tak ładnie wygląda. A tam na tych pobocznych plażach też jest dokładnie tak samo i wygląda to całkiem nieźle. Także jeżeli już posiedzicie sobie na tej głównej plaży, załóżmy właśnie od 9 do 12, gdy zbiera się tak mega dużo ludzi, to potem Wam polecam po prostu przejście się, nie wiem, nawet nie kilometr, 500 metrów dalej w jedną albo w drugą stronę i znajdziecie dokładnie też mega ładne plaże,
których będzie po prostu dużo, dużo mniej ludzi. I teraz myślę, że powoli możemy się przenosić do tej największej atrakcji, która wygląda najładniej i gdzie Daenerys rozwalała ją od, wiecie, pierwszego muru do ostatniego ze swoim smokiem, gdzie potem słabo skończyła, ale myślę, że miasto stoi całe i zdrowe i mam nadzieję, że to tylko makiety w serialu, a Gra o Tron nie zniszczyła całego Dubrownika, także przenosimy się właśnie tam. Jak widzicie, Dubrownik wygląda po prostu pięknie. Morze opatrujące same miasto i stare miasto wygląda po prostu przepięknie i kolor wody jest naprawdę genialny, szczególnie patrząc się z góry, z twierdzy na wodę i na niektóre plaże, które są także poukrywane tutaj dosyć w pobliżu samego starego miasta, wyglądają po prostu super. Dodatkowo Królewska Przystań także wygląda ekstra, tak samo jak w Grze o Tron, i w samym mieście możecie zobaczyć mega dużo nawiązań do Gry o Tron. W samym mieście chodzą nawet przewodnicy, którzy po prostu pokazują, które miejsca były w samym serialu, a które nie. Dodatkowo są sklepiki, gdzie możecie kupić multum pamiątek z tego serialu, także jeżeli jesteście fanami, no to naprawdę mega wam polecam. A teraz was zaskoczę, ponieważ jestem we Wrocławiu teraz. Ponieważ końcówkę, którą nagrałem, w jakiś sposób udało mi się ją usunąć, nie wiem jak to się stało, nagrywam ją jeszcze w Chorwacji, no ale powiem wam tutaj do końca po prostu już we Wrocławiu, wam to dogram, że Dubrownik naprawdę warto zwiedzić, ponieważ bardzo dużo osób o tym mówi, którzy mówią, że jest trochę przehypowane to miasto, ale wydaje mi się, że naprawdę warto to zrobić, ale polecam wam to zrobić we wrześniu albo w październiku, ponieważ wtedy tam jest normalna pogoda na zwiedzanie. Ponieważ jak myśmy tam byli w sierpniu, no to było 40 stopni prawie, słońce i zero chmur na niebie. Naprawdę zwiedzenie przy takim upale jest mega męczące. I jeszcze kolejnym minusem tego miasta są na pewno ceny, ponieważ ceny według mnie są niespółmierne trochę do tak jakby jakości tego miejsca w porównaniu do innych jakichś stolic, na przykład europejskich. Jak byłem w Rzymie, to wydaje mi się, że nawet w Rzymie były tańsze na przykład jedzenie, posiłki i tym podobne niż w Dubrowniku, ale na pewno to wynika z samego tego, że stare miasto tam jest tak obudowane i wszyscy turyści po prostu tam mkną, że no zawsze te ceny są po prostu wyższe. Także naprawdę wam polecam, wyjazd do Chorwacji był mega fajny i postanowiłem wam nakręcić takiego właśnie krótkiego vloga, ponieważ ostatnio prosiliście o to, żeby było więcej na kanale, więc pojawi się w końcu po miesiącu oczekiwania vlog z Chorwacji i mam nadzieję, że będę wam kręcił następny. Mam nadzieję, że uda mi się pojechać na event taki do Berlina, który mogę wam tutaj pokazać także, ale to pod koniec października i wydaje mi się, że też można zrobić jakiegoś vloga z Berlina wtedy. Także dzięki wam wielkie za odcinek, do zobaczenia w następnych, już wtedy o butach i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!